Witam Was w 90. turze przygód naszą Sexy Baronową. 90. dzień zmagań i myślę, że niebawem już tu będzie świat zmierzał do wojny, ponieważ bot parę tur wcześniej bądź turę wcześniej udoskonalił to miasto do 5. poziomu, czego chcę uniknąć tutaj siłą rzeczy, dlatego żeby nie wzrosły jakby wymagania co do kradzieży czaru. Po prostu zamiast 30% na kradzież czaru wolę mieć 40, tak? Bo tyle będzie dokładnie z miasta, jeżeli zostanie na tym poziomie. I teraz tak. Myślę, że tak. Wydaje mi się, że kolejka w ogóle tury bota jest taka schematyczna, to znaczy pierwsze sprzedaje czary, proponuje przymierze i tak dalej, następnie ulepsza miasta, czyli nawet jeżeli zdobędzie. Nie, właśnie spotykałem się z tym, że właśnie najpierw ulepszał miasta gdziekolwiek mógł, czyli najpierw wydawał złoto, a potem je ewentualnie zdobywał. Na przykład poprzez sprzedaż czaru, więc właśnie powinno mi się udać. A zresztą jak nie, to zaryzykuję, no Jezus. 877 sztuk złota. Niniejszym ty koleżanko, zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby ci wziąć gargulca? Niewielka różnica w sumie. Ona jest dosyć żywotna, to niech se ma tego, bo on jest mniejsza. Niech zostanie tak. Niech tak zostanie, tak. Teraz tak, ty kolego. Weźcie tutaj się, poustawiajcie pięknie. O, masz zdechlok. Aha, zdechlok, właśnie, zdechlok. Czy ty masz miksturę? Tak, ty masz. A jeżeli masz, dobra, czekaj. Teraz tak, wyście mieli się udać tu i przygotowywać do ostatecznej rozprawy. Niniejszym tego złodzieja też bym wysłał. Z tego względu, że tu można właśnie postawić iluzję i do widzenia. Dobranoc. Dobra, to ustawiamy iluzję. Dziękuję. Teraz tak. Krynin ma tutaj tylko złodzieja do pokonania. I Krynin by sobie wziął właśnie wyjątkowo damage'a na tę pierwszą walkę. No bo nic mu nie zrobi złodziej. Teraz tak. Ty się broń, ty się tutaj czai. Ty się czaisz. Ty zobaczysz, co możesz zrobić. Ty, kolego, weź mi tu. Też się przygotuj z zębami. Teraz tak, ty weź to zablokuj. I teraz tak. Pytanie zasadnicze jest takie, czy jeżeli bym tu wystawił czar. No, nie, bez sensu. Dobra, zróbmy po prostu iluzję. Przekażmy po Bożemu tą miksturkę. Prawda? O. I teraz wejdzie sobie piesek do miasta. No tak można. Tutaj pięknie podejdzie. Przekaże swojemu panu tutaj. O. Biedactwo. Tak. Wszystko jest chronione. Teraz. Ciach. Nie zechcecie miksturę. Ale jest piękny transport. Ciach. Nie dostać awansu, bo jeszcze ci brakło. No dobra, czy warto kogoś atakować? No nie bardzo. Ty nic nie podkrywasz chyba. Dobra, 300? Tak. Nie wiem, nie ma w sumie rushu, żeby leczyć go, więc ja bym się wycofał tutaj. No, została tylko Syrena. Więc wycofajmy się nim.
On niech się po prostu zregeneruje. Dajmy go w razie czego do tyłu. Demon tutaj. Łączny paladyn powinien przeżyć jakiś ewentualny pojedynek z żywą zbroją w ten sposób. Stój. Tak. I teraz zastanówmy się. Tu jest obwładnięty, zajmie trochę punktów ruchu. Tutaj jest obrona nawet fajna. No to byśmy... Tak, wysłali jeszcze jednego złodzieja. Myślę, że w następnej turze to już byłby koniec, bo też już jest na półmetku, żeby tutaj... No... Żeby tutaj bruździć. Dobra. Coś ty masz w ogóle? Jakieś fajne rzeczy? No niespecjalnie. Broń się. Teraz tak. Pielgrzymka. Proszę bardzo. Chodźcie wszyscy. Przyjdźcie wszyscy. Tak. Teraz ty. Ty już możesz przesunąć oddziały i mógłbyś zrobić tą rundkę, bo byś się szybciej odnowił, co? Czy nie bardzo? Chodź, dostać. Chodź. Ty. Może byś na wszelki wypadek przeszedł tutaj. Czy to coś da? I teraz tu. Okej, ty bronisz granat, ty też. Ty. O, noc. Dobra, nawet jak sobie rzucą żywą zbroję, nic się nie stanie. I proszę, żebyś nie opracował... Znaczy, żebyś nie rozbudował miasta, w razie czego nie wiem, czy to coś zmieni, ale... Właśnie, nie kupi już w ogóle, bo go będę atakować. Dobrze. Nie ulepszył miasta, powinien mieć złota troszkę skitrane. I siłą rzeczy tak, tutaj jest iluzja, którą można teraz wykorzystać w boju. Natomiast to może zostać otwarte według mnie. Zresztą to bardzo łatwo można też zablokować jedną iluzją. No i niniejszym tak, ty idziesz tutaj. I co? Przechodzimy do ostatecznej rozprawy. Ostatecznego rozwiązania. Kolego, ostatnia szansa dla ciebie. Proszę kupić. Nie chcesz. Nie chcesz, tak? No to śmierć żyjącym, czy coś mi tam czyknąłeś. I teraz ta. Pierwsze co, szpieg, bo to już polepszy moje stosunki na dzień dobry. Widzicie strzałeczkę? Widzicie. Jest ku lepszemu. Teraz. Następna rzecz to jest coś takiego, że dobra, mówię, pogodziłem się ze stratą jakby tych miast. Mogę tam w sumie postawić obronę, ale zobaczę jeszcze. Splądruj to. Akurat wylądujesz na 0 punktów ruchu. Nie ma sensu, żebyś tu uciekał i tak dalej. O, pięknie. Teraz tak, ty jesteś takim. Tutaj już się opłaca wziąć to. Teraz. Chwila prawdy. Steel spell. O matko, ile czarów. No kuszące. To najfajniej byłoby ukraść te tańsze, wydaje mi się. Chociaż nie. Czerwony. Jest! Wow! Stary, dostaniesz chyba przyspieszenie nawet, żeby tylko wykorzystać cały twój potencjał do cna. Po prostu kradniemy najpotężniejsze czary, żeby się bawić. Fantastycznie. No po prostu to jest esencja gildiarza. Fantastyczny, no wytrawni złodzieje po prostu. Kradnijcie wszystko, to was chyba po nogach i jednych odnóżach będę całować. Ale zobaczymy. Uchwał dnia przed zachodem. Dlatego aż zapisuję tu każdy ukradziony czar, bo jak gra mi się wykrzaczy, to aż będzie przykro. Proszę. Następny.
Nie udało się. Ciach, no przecież bajka. Całą księgę magii im zajumam. No, zobaczcie, czy to nie jest wspaniałe. Teraz tak. Ty, kolego, byś się schował, żeby już imperialnych nie prowokować. Chociaż mógłbyś stanąć jakoś tu. O. Teraz tak. Ty, ściągaj tą rózgę. Nikczemnikom. Nie wiem, czy jej rzucić przyspieszenie. Jeszcze zobaczę. To sobie czekasz. Ty, kradnij czary na potęgę. Przecież 40% a muszę przyznać, że ile razy grałem na kampanii, to tyle razy po prostu były śmierci złodziei, a było dużo więcej szans na ukradzenie i mimo wszystko się nie udawało. Ciach. Ciach. Ty? Ty byś się właśnie zrobił i zastawił miasto. Może nawet w taki sposób dałoby się coś tu, nie wiem, zrobić. Próbujmy. Nawet jakby bot tam zużył. Oho. Oj. Musi się cofnąć troszkę. Nie będzie. Co? Dobra, czyli ten jeden czar to jeszcze spróbujmy. Staff of Traveling. Proszę ukraść. Aj, się nie udało. Dobra, to tam zarazem możemy w sumie poniechać. I teraz tak. Mroczny Paladin, jeżeli zdechnie, wielka tragedia się nie stanie, bo możemy użyć jednego baronowa. Natomiast, tak, tam są obrażenia obszarowe. Ja nie mam żadnego paralizatora. Co by to zrobić? No na pewno atakować miasto. Tylko. Jeśli atakować miasto. W ogóle jak tam to wygląda? O! No! No! Coraz przyjemniej. Może teraz jeszcze jakbym przeatakował ich. Nie będziemy prowokować takich sytuacji. Tylko po prostu zaczekamy, aż Imperium coś tam wytworzy, to wtedy ten, ewentualnie. No, w każdym razie. A, weźmy ich tutaj, bo w razie czego zdążę jeszcze zablokować. Ty, koleżanko, no już tylko się broń. Nie będziemy żadnej sanktuary się bawić, bo jeżeli stracę baronową, to tam nic się nie stanie. Szkoda, kurczę, że nie udało się tego ostatniego ukraść, ale i tak jestem bardzo zadowolony, bo te czary, które no tu zdobyłem, no to jest bardzo dużo, bardzo dużo. No Rot, no to jest no piękny debuff. Z kolei Call of the Red Dragon, czyli mogę nie 200, a 300 zasadzić botowi, jak mam fantazję. I teraz tak. Zastanówmy się. Tu może być ciężko, mimo wszystko. Więc ja bym rzucił jednakowoż tarczę. Light Shielda. Manę życia bym i tak kitrał dalej. Nie będę rzucać psalmu. Okej. Okay. Psalmu Witara albo. Znaczy psalmu. Błogosławieństwo Wotana ani psalmu Hartu, no bo zużyje to manę życia, zarówno jedno jak i drugie, to zrobimy taki eksperyment, że może podkręcimy expa, tylko że wtedy będzie więcej, jakby się udało, ten smok zagłady pewnie nie będzie awansować, nie zbudowali pewnie, 750 zagroda kosztuje. Dobra, zróbmy tak. I zobaczymy, co się stanie. 69, kurczę. Dużo. Weźmy tak wypłać. Tak się przypuszczałem. Próbuj wypłacić. Okej. A i ten bohater. Pięknie. O, jest nawet szansa. 137. No jest pięknie. Będzie trzeci poziom.
Wolfold the Berserker. Berserker, nie Berserker. We have discovered where the city Yunnan is. I have cut many peasants' hands for that information. It is today is guarded by sacred angels. Nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy graliście w polską wersję, zdaje się tutaj, ten Berserker mówił coś innego, to znaczy nazywał się, dajmy na to, Jan Kowalski, że odkryliśmy, inaczej, to nie było, że odkryliśmy, tylko bardziej, że udało mi się ustalić, gdzie jest miasto Yunnan. Nie było łatwo, ale mam swoje sposoby, czy coś takiego. Hehe. I na końcu tylko miasto jest właśnie na wschód, chronione przez święte anioły. No. Czyli to takie, wiecie, takie trochę buńczucznie, że było trudno, ale mam swoje sposoby. A tutaj jednak jest inaczej ujęte w słowa. No. I niniejszym jestem gildiarzem. Prawda. Teraz tak, może tu przyjechać do mnie, jak to się mówi, koszmar nocny, czego się strasznie boję. Obrony będę mieć 65, czyli no, jednak by się przydało go uleczyć, niejednakowoż. Reszta niech po prostu się uleczy. Deus Noct Exorio. Tak, czyli... Czyli spróbujemy jakoś ich przesunąć, żeby byli dalej od źródła ognia, tak? Żeby po prostu mieli jakieś pozorowane szanse, że jednak się uratują. No. W przypadku ataku tamtych. I teraz. Imperium ma już całkiem niezłe stosunki ze mną. Patrzymy, co się dzieje. Może się tak już ustawi. I Tablet 1. O, proszę. O, proszę. To ja bym proponował dziabnąć go. Dziabnąć czy kazać mu uciekać? Niech on dziabnie. O, zada dwa ciosy. 140, podejdzie bliżej, tak jest. Idealnie. No trudno. Mogłem postawić jakieś iluzje, zapomniałem o tym kompletnie, to by się coś może opóźniło. Ale dobra, no Sferat straci to. Aha, on ma 100. A jakbym zrobił coś takiego, czy ty zyskasz expa? Powinieneś nie zdobyć. No, nie mają smoków pobudowanych. Oczywiście. No mówię, mogłem coś podblokować. Źle. Bardzo źle. Ten już ma 7 rany wosk. 150 damage'a. 20 zbroi. Bez artefaktów. No i to będzie srogi przeciwnik. No ale cóż, no. Piękność. Pudło. Oj nie. Mogę to jednak tam zablokować. Bo mnie trochę osłabili. Ale tak, nie ma tego złego, bo baronowa w sumie, nie wiem, czy opłaca jej się biec tam, ona w ogóle nie przejdzie teraz, bo jest blokada. Niech po prostu spróbuje, ona się tak ustawi bezpiecznie. Czy w ogóle wy dostaniecie się tutaj? Nie. Ale możecie jakby otruć tego złodzieja, dzięki czemu będą największe szanse na to. I... O właśnie, coś takiego zróbmy. Ile tam było? Trochę byśmy zadali mu szkielecikiem, chociaż jakimś... Szkielecikiem jakimś. Dobra. Iluzję, żeby powstrzymać dalsze ekspansje, bo to będzie bardzo groźne. Czy stąd coś może wyjść groźnego? Raczej nie. Ja bym zablokował niejednakowoż... W tym miejscu, tak? Następna iluzja czy coś by poszło blokować tą drogę. O. Teraz ty, again. Czekaj, ty jesteś w gotowości. Ty właściwie możesz się jeszcze leczyć. Ty już jesteś tak daleko od frontu, że nic ci nie pomoże. Zresztą lepiej, żeby się za darmo leczył.
Sprawdź się. Teraz tak, ile my mamy tutaj, no, stoi. Jak to rozgryźć? 73. 73. 73. Czyli są jakieś takie klątwy, że mógłbym go spowolnić maksymalnie. Damage, ok. Jakieś to wyjście by było. O, a to? No i znowu na niego. Na niego to tak też trochę szkoda. Zrobimy to inaczej, że... On ma 35 zbroi, to tam, nie wiem... Ile tam, no powiedzmy 33% mniej. Czyli powiedzmy, nie wiem, 30 coś zada. No nie powinien zabić arcydiabła, ale cholerka wie. Weźmy tak dla pewności. Wiecie. W ogóle to dla pewności bym zranił też ty, bo one są takie groźne, czyli... Proszę bardzo, na klatę 60 przyjmij. To mi tak szybko już za sobą nie przejmiecie, prawda? Nawet jeżeli jesteście ultra szybkie, to jesteście w kropce. Ta jest jeszcze szybka. Więc co mógłbym zrobić? Skoro oni mają odporność na ogień, to dodajmy. A, od śmierci też. Przede wszystkim od śmierci. No. To. Red Dragon. Red Dragon może nie, ale bardziej któryś z tych czarów, które zużywają najmniej many życia. Rogiser Terra. Postanowienia. Teraz tak, ty dostałeś. Teraz może jakiś piesek piekielny jeszcze? Co by im tu uprzykrzyć życie? Jakby ich tu zblokować? No tędy mówię, nie będą się próbowali przedostawać. Ale mogę ich zablokować. O, w ten sposób, jeżeli ich zablokuję, powinni trochę punktów ruchu stracić. Tak. Mniejszym ty zakładasz rózgę, bo jesteś tu jedyna. To, że tam palady póki. Sanctuara, the mayor. Pytanie zasadnicze, czy ty będziesz na nim awansować. No. A weź walnij. Aha, bo ja piekielnego psa zużyłem właśnie. Ach, to bez jara tam, żeby być pewnym zwycięstwa, bo jednak to jest koszmar, się wszystko może zdarzyć. Okej. Teraz jakby zwiększamy szansę, że ten bot będzie przychylniejszy dla nas. O właśnie. I teraz ciach. Nie mam, żeby go spowolnić, ale chętnie to zrobił. Czy mogę Kronos, ale 50 czy to da? No w dwójce niby to daje, plus jeszcze Celerity. Dobra, tam idziemy. Ignis Potens! Może być dla obrażenia. No, festiwal pudeł. Dobra. Teraz tak, ty. Chodź no tu. Teraz patrzymy. Imperium jest w stanie neutralności. Fajnie. Chodź tu. Co to miało być za potknięcie? Panie. Panie, to się truje, a nie bawi. O.
Panie, tu mają z robota do wykonania. To jest prywatny koncern, tu się pracuje. A nie jakieś tam... Kurczę, no tutaj... Wygłupy. Pięknie. No, i teraz już prawie neutralny. Ogłosił neutralność, że tak powiem. Ekologiczną. I teraz on będzie troszeczkę zagrożony znowu. Weźmy, zróbmy ten sam trik. Tak. No i czekamy, co się wydarzy. No bo... Mógłbym teoretycznie coś jeszcze poblokować. No nie wiem. W ogóle te różdżkarki tutaj. Najchętniej to tą, bo ona jest szybsza. Nie wiem, co mi to da. Ale zróbmy tak. Dobra. No to ciach. No proszę, tam coś się wybierają. Ach, ten... Au! Wszystko po prostu. Dobra, wejdź tam. Aż nie udało się. Dobra. Co on zaszuje? Teraz złodziejami będą mi ściągać iluzję zapewne. Oj, przegramy tu. Przez tego pana. Trzeba go paraliżować. Jego nie ma co. A, kufir. Zapomniałem. Czyli tu nie wyjdzie tak źle. Teraz znowu fir. Chodź. Umrze. Umrze. Chodź. Albo i nie. Nie, no to będzie śmiech na sali, jak jeszcze tam się w bronie. Nie, no patrzcie. Jeszcze wszyscy przeżyli. No ale ten koks jest niesamowity. Mam nadzieję, że on będzie z dwoma jednostkami, nie będzie próbował mnie szarżować po raz drugi. No, ale tutaj przyszła armia zbawienia numer 2. Jak? Tu już nie będzie litości chyba. Nie, tu już przegram. No, największe straty trzeba chociaż zadać. Się gargulca, kurczę. I sukuba. Nie wiem, czy teraz należy się bać. No w sumie długo nie zajmuje tam wyszkolenie nowej tej, ale jednak to jest kawałek czasu. Szkolenia. Nie wiem, co teraz robić. Co robić? Co robić? Co robić? Co? Ty, kolego, na pewno możesz się ruszyć już. Nie rusz się, bo trzeba ci na froncie. Potrzebujecie. I oni właściwie przejęli mi wszystkie miasta, jeszcze... Masakra jakaś. No. Wcale dobrze nie jest. A najważniejsze, że ten dostał w zęby. Teraz nie będzie mieć dużo złota, nie wskrzesił w ogóle. W to mi graj. Pytanie zasadnicze jest takie, że ranny jest paladyn. On by sobie podekspił, czy może tutaj. Ma źródło od ognia. I ja bym tu jak najszybciej potrzebował to uwolnić. Czyli 60, proszę. Tak. Następnie, żeby niejako zminimalizować szanse tutaj agresji, postawiłbym tutaj, zaraz za nim, iluzję tego ogara. Dlatego, że to mnie jakoś zabezpieczy. Potem, w razie W postawiłbym też iluzję tutaj.
tak, dla świętego spokoju. Tutaj iluzja już stoi. Niech się stoi dalej. Dobra, te dwie jednostki, więc... A co, jak będzie znowu pudło? Belial? Może bardziej piekielny pies? No, jest taki zły pomysł. Już tam podziabałeś. Cyk. Spróbujcie trafić, błagam. Potrzebuję tego. Ale niestety niedobrze, że się nie wróci. I obawiam się, że on przyjmie na klatę sporo czarów. Teraz tak. Złodziejaszek 4, 6. Nie powinien mnie wyzwać na pojedynek. Zobaczymy, jak to się skończy. Zrzućmy mu Diviznoctem. Okej. Okay. Tylko może zanim to zrobię, to właśnie dokonaliby wymiany. O. Czy właśnie coś takiego? Czy ty coś masz do przekazania? Nic. I ty byś się tu schowała. Najlepiej o, w ten sposób. Teraz to mi stąd. To mnie i tak tempa wyrzucił, ale no, trudno. Się mówi trudno i darmo. Dobra, jak możemy opóźnić marsz tych dziadów? Paraseus. Nie mogę, kurczę, źle, niedobrze, bardzo źle. Bardzo źle, Imperium pomóż. Imperium pomóż, bo będzie źle. Inkantary Helund. Iluzja wykorzystana. Beliar wykorzystany. To zostało tylko to. Co mogę tu robić? Mogę w sumie zabić złodzieja. I zaatakować tego dziada. Pytanie po co? Mam pomysł. Coś takiego. O, rózgowiczka jednak tu idzie? No byłby to ewenement, gdyby jednak próba ściągnąć tą rózgę. W sumie ona nie jest przy żadnym zasobie, tak? To był ewenement. Dobra, zabijmy tego złodzieja, żeby nie ściągnął iluzji. Okej. Okej. To pytanie, czy warto na niego iść? Nie. Czy mogę mu jakąś drogę sensownie poblokować? No też, kurczę, nie. Niech sobie po prostu stanie na środku drogi i postraszy. Imperium, proszę o przymierze szybkie. Szybkie, błyskawiczne. Ty byś sobie mimo wszystko wzięła do trenowania kultystę? Czy gargulca muszę? Oj, straciłem tych jednostek. Kultystę. Jest tam coś tam. Coś tam po dłubie, po dziabie. O, dobra, coś jeszcze? Mógłbym jeszcze zadać obrażenia, tylko ja wolę zatrzymać sobie jeszcze manę na nich. 60, mogę kurczę na nich iść. Trzeba jeszcze 15 rzucić umysłowych. I się niestety zregenerują, zapomniałem o tym. Dobra. Czy jakiś złodziej? Myślę, że nie. Przeszkoda mi tego gargulca. Złodziej. No co by tu złodziej mógł zrobić, jak ja wszystko tutaj potraciłem?
wygrać. No nie. Weź wyjdź. Weź wytryniaj mi to. Ściągnęła rózgę? Ściągnęła. No nie wierzę. To znowu trzeba blokować dwa punkty. Czekajcie. Tu na pewno zostajesz. Ty... Nie wiem. Blokować. Sporo ten anioł dostał niestety. Ech. Jak tu z takimi walczyć? A, tu wyszedł złodziejaszek. Ale nie, niech on już pójdzie na nią. Czyli... To tylko złodziej czy kultysta będzie się ekspić. A może gdybym wziął tego gargulca? Ha, weźmy. Weźmy, nie traćmy czasu. No. 10. Będzie uciekać, tak? O co? O. Ona się wypada. Czekasz, teraz ty. No kolego. Przed tobą bardzo ciężki test. Sprawdzi on umiejętności, że tak powiem. Menta Minoris wchodzi. Umysłowe po wszystkim zada. I teraz... Bardzo trudne zadanie, ponieważ ty musisz zniszczyć tą plugawicę i jakoś spróbować się tu przebić. A tutaj przebić się to będzie... No póki nie ma tej bohaterki może łatwiej, ale nie wiem. Nie sądzę. Szanse na truty będą znikome przy 7 poziomy. Teraz tak. A pytanie, a czy bym mógł na przyspieszeniu, tylko nie mam podwójnego przyspieszenia. O, to będzie problem. To będzie problem. Dobra, rzućmy może gdzieś Paraseus. Czy tak, na pewno iluzję bym rzucił tutaj. Nie. Kolego, ty spróbuj dokonać niemożliwego pod tytułem zabij ich wszystkich. Co? Dasz rady? Czy nie dasz rady? Musisz tylko niewiele ekspa zdobyć, no. Wiele expa. Jeżeli jakbyś się uratował, 75, no tą 15 by się przydało rzucić, tak? Z tej błyskawicy może. No niechętnie, dobra. Dawaj. Dawaj. Jeden cios. Teraz tak. Co bym najchętniej zrobił? Zrobiłbym to. Zrobiłbym to. Teraz, o właśnie, o to mi chodziło. Teraz oni mają sporą szansę, żeby wyrypać, a demon na tym skorzysta. Fantastycznie. On dostał. Ale niech się szykuje tutaj, że będzie już odbierać ataki tych gości. Jeszcze tam nie ma tego sojuszu. Co za typ. A może by tak 150 komuś wtrynić? Z tego zwoju, co? Bo tutaj to się nie bardzo spełni. Natomiast tutaj... Znaczy... W ogóle to jest gdzieś Nosferat jeszcze. Gdzie on się kręci? Gdzie się kręcisz, Nosferatku? Tu się jest, skitrałeś. Pytanie, czy... Może Nosferata? Nie,
Atmosfera to też niedościgle. No choćbym dostał teraz awans, tak? Czyli miał, przewidując, 35 punktów ruchu, liczmy. 2, 4. No nie, no braknie tak z 5 jeszcze. To się nie... To nie wyjdzie, to... Nie ma mowy. Zrobimy to inaczej. Zróbmy to inaczej. Ten jest słabszy. Weźmy na nią tam spójść. Tu będzie ile trupów? 3 trupy. Nie? Tu będą jeszcze więcej. Tu w ogóle jest trup. Tu są jeszcze 2 trupy. No 3 w sumie. Osłabiło go troszeczkę. Zróbmy, użyjmy tego zwoju. Będziemy go potrzebować. Teraz tak. Again. Ty będziesz mieć pięknie dużo zbroi, bo gargulec będzie mieć 90. No, ten będzie mieć 60 w mieście, więc jakby cię zaatakował upiór, ten koszmar nocny, to dalibyście mu radę. Dobra, zrobimy tak. Nie chcę, żebyście zadali mi jak najwięcej obrażeń. Jak to zminimalizować? Buffy, cokolwiek, nie wiem, zwoje może coś zaoferują. Mało. To jest mało, wciąż mało. W ogóle to iluzję Beliara jeszcze bym gdzieś posłał. Co? Albo i niekoniecznie. Dobra, zrobimy bez trójnienia się, czyli Chronos. Nie, na siebie rzucę Celerity. Potem nie mam ochrony przed żadnym z tych obrażeń, więc siła. Czy siła mi coś da? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Upiora i tak mam na sztycha. Tylko Ice Shielda, o właśnie, przede wszystkim. Dalej. To... No tego bym na razie nie rzucał. Może mi się przydać na coś innego. Niby Sanctuarium mógłbym chodzić, tylko oni by tak wchodzili i bot by mi tak stówkę wsadzał, nie? To czy może po prostu psalm hartu? No. 85 dead mana. No, to jest kuszące. A ja bym wolał być przed upiorem. Czyli jednak Chronos. Następnie Klątwa Nygraela, bądź też, nie wiem, Rot. Rot. Rot, czyli zgnicie. Tormentio. A, tu Tormentio mogę rzucić i stracić. Weakness. W ogóle rzućmy coś takiego. O. Tak, żeby im zupełnie już popsuć krew. Torpiomenta jakby jeszcze weszło, no niestety już mi nie stać. To już w ogóle chyba by Zeza mieli totalnego, ale to już jest przesada. I on by raczej nie wyciągnął tyle obrażeń, żeby ją zadać za jednym zamachem. Ona ma tam za dużo punktów życia. Więc... Stawienie może takie. Takie. Teraz tak. Dobrze.
Bardzo dobrze. Że wszyscy jeszcze u wroga trafiają. Ale jest awans. 98. To powinien przeżyć. Nie wiem tylko, jak go przed czarami mógłbym osłonić, skoro nie ma żadnej osłony. Nie ma się jak osłonić bez kitu. Mógłbym w sumie 30 walnąć. O, healing scroll zostawić. A mamy coś? A nie, mamy przecież złamane życia. O, a z drugiej strony nie wiem, czy by się nie warto było wrócić do miasta. Sanctuara de Mayor. Nawet lepiej. Już kij z tym, że nie poszarżujemy dalej. Ale lepiej się niestety wrócić do miasta. Dobrze, że tą rózgę zabrałem. Pyk. O, w ten sposób. Teraz tak, ty. Po prostu tu stój. Nie wiem, czy lepiej byłoby otworzyć jednakowoż. Niech stoi. Ona. Niech tutaj leczy sobie tylko tego gościa. I może coś by próbowała tu? Sama tak? Nie wiem. Co też ona mogłaby zrobić? Ona mogłaby w ogóle ściągać na siebie ogień, to po pierwsze. To nie jest taki zły pomysł. O. Złoto mamy trochę jak na lekarstwo. Czy ty masz już? No jeszcze. Jeszcze tam coś. Dobra. Żeby tu nie było wątpliwości. Komu wtulimy? Tobie? Ty jesteś w mieście, ty też. Tobie. Dobra, czas mu tylko że on miał awans. Pewnie już i tak awansował. A, wiedziałem. A już 34 z rypa. Może nawet coś porobimy tutaj. Pięknie. Upiór. A, o to chodziło. Fantastycznie. Wspaniale. Wyśmienicie. Fenomenalnie. I teraz ja nie proponuję mu sojuszu, bo chcę, żeby mi to on zrobił. Ale tak. Ty masz ten czar, tak? Masz za to ten czar. Masz ten czar. Oczywiście masz ten. Ale Ice Shielda chyba nie masz. Nie macie złota. No i mamy sojusznika. Fantastycznie. Dobra. Proponujemy pokój. Na takich warunkach. Nawet jak mi się tu jednym przebije, to już drugi chyba nie przejdzie. I co? I po prostu czekamy, co dalej. Nie. Już nie mamy gdzie obrony postawić, nic tego, więc niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgodzić trzeba, ale to już, już bardzo bym prosił. Nie, to tak miało nie wyglądać. O! Zamiast się skupić na imperialnych, oni się skupiają na wszystkim, tylko nie na tym, co potrzeba. Tym samym ja obrywam. Leadership, of course. Ty dostajesz banner bearer. Przecież to miał być sojusz, no. Będę ryzykować, że on mi złamie teraz. Jest. 400. Jeszcze coś kupisz? Kup rzepę. Mam nadzieję, że się będzie wyżywać na nim. A nie, że tak tylko wybiórczo, nie? Dobra, pierwszy czar kupił. Jest źle. Umie w ogóle pocałować w trąbę. Dobra, mamy te dwa sztandary wybrane, najmocniejsze.
ty możesz tu wejść, żeby się regenerować. Tak, możesz. Czy warto to robić, czy jednak parę przejść do przodu? Warto przejść do przodu jednak. To jest jedna tura, a dużo zrobi. Teraz tak. Ty dostajesz stówkę. Ty rusz, Karko. Mam nadzieję, że ci coś tam zmiecie z powierzchni ziemi, więc ja sobie tylko tutaj może zabezpieczę wejście z tej strony. Ty pewnie masz duży poziom. Przydałoby się dwie iluzje rzucić. Z drugiej strony oczywiście oni mogą się skupiać na tym, co potrzeba, i mi rozgonią wszystko w cholerę. Dobra. Niniejszym... A właśnie, jeszcze oni. Co z nimi zrobić? Czy oni będą mi to blokować? Nie wiem, co tu zrobić. Ja on zaryzykował. Puścił iluzję. To jest pewien cień szansy. No, zróbmy to. No trudno. Chciałbym mieć z nim sojusz, ale może to nie uda się. Nie wiem. Niestety, niespodziewanie zaatakowali, no. Teraz tak, ty, kolego, pięknie się tu odnowiłeś. No i to jest drogie, to są drogie rzeczy tutaj. Gargulca szkolić. W sumie to nie jest taki zły pomysł. W sumie to nie jest taki zły pomysł, bo on by sobie go wyszkolił i byłby fajny. Dobrze. Sanctuara, nie blokować. Ty sobie... Aha, i tak poszłaś. Dobra. Dobra, ty... Co tu masz? 9 expa. Czy ty mógłbyś im coś tu zdziałać? A nie robisz żadne tu coś? Ten jest za mocny, kurka wodna. Mówię, nie chcę też prowokować Imperium. Najchętniej to bym w ogóle, nie wiem, stanął sobie gdzieś tutaj. Pytanie, ile mam many? Czy mam wystarczająco many? Coś będziemy kombinować jeszcze. W ogóle tak. Tutaj bym wypuścił złodzieja na nią. Może on by ją dał radę coś tam przekonać, że tam jednak nie warto. Nie warto. Yes. Okej, teraz ty. Kolego, kolego. Co byś ty tu mógł zrobić, żeby ich osłabić? Zająć to miasto? Znaczy zabić tego dziada? Dałoby radę? A niby by dało radę. Ale co mi dalej z tego? Jakieś leczonko. Co by z tego było? Coś by z tego było. Jeżeli byśmy jeszcze poszli na obrażenia, no... się tu o mnie potknęli. No. Jest szansa, żeby to się udało. Dobra, spróbujmy. Kto nie ryzykuje? I tak dalej. Ja jednak wolałbym... Wolałbym, żeby Imperium po pierwsze kupowało ode mnie czary. Dzięki temu będę pewniejszy, że... Może w ogóle dostali w ciry, nie wiem. Najlepiej to jakby mi przyjemnie, że zaoferowali spokój. Jak
jakiś tam. Erwarda. Weź na wszelki wypadek. Celerity bardziej takie czary bym rzucił. No. Coś takiego. Trzeba mieć w głowie Sanctuary. Dalej. Leczenie. Plus chyba dałem przyspieszenie. Tak, dałem. Już nie mam. Dobra. Wotan Chance Scroll niech sobie zostawi na stolicę. Następnie. Z tych rzeczy no to tylko leczenie pójdzie. Chant of Fortitude i Wotan Blessing. Mana śmierci. Spoko. I chyba bym się skusił na to. Co? Chyba tak. Jeszcze mam 85, ale to już chyba już nic z tym nie zrobię. No. Dobra. Jest co jest. Celerity. Rzućmy. Rzućmy tak samo siłę koniecznie. Dobra. I na razie niestety tyle. Pozbądźmy się chociaż tego Hanrecha, bo on będzie wrzodem na zdrowym organizmie. Ignis Potens. Jego? 70. No nie wyprzedzi, ulecz się. Nie ma sensu. Ale jest sens na niego. Opa. Fantastycznie, 111. Nie wiem, to przyspieszenie było, ale bym się tu zakotwiczył. No niestety. No niestety, nic z tego, kolego. Lecz. No niestety obowiązkowo tym razem. Sam Kuera musi być, bo będzie źle. Czy on mógł jakieś rózgi użyć? Healing, traveling, no nic specjalnego. Ty. Tu czy tam? Yes. Bardziej bym powiedział, że tutaj. Nawet tak jakoś, nie? Teraz tak, tylko leżanko. 9. Tego za 300, co? To masz tu dwóch berserkerów, mogłabyś ich wziąć w sumie. Ten drugi się regeneruje, dobra. Na razie nie, nie fikajmy. Zrobimy taką sztuczną blokadę, o, w tym miejscu. Miejmy nadzieję, że tu się nie przebije żywa zbroja. Miejmy taką cichą nadzieję, bo nadzieja to ostatnie, co nam pozostało. Ona się nie powinna prześlizgnąć w żadnym wypadku.
samym będzie poblokowane. Dobra. Czyli co? Słodki panie, przyjmiesz? Nie przyjmiesz. Dobra. Puszczamy ostatnią turkę i będziemy patrzeć, co tu się wyprawia. Bo generalnie wesoło to nie jest. Się boję, że zaraz mi ten ruszy. No i będzie w kropce wszystko. Na szczęście tutaj bohater no, nie jest w ciemię bity, więc też coś będzie mógł zrobić. Chociażby straszyć kogokolwiek. No bo nie wiem, czy jak puszczę stąd złodzieja, czy coś, to wleczę wyrok śmierci. Nie wiem, jak go puszczę tutaj. Wątpię. Turka ostatnia. Czemu nie to przymierze? Źle, 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 wszystko nie tak. O, Nightmare. No, pięknie. Jeszcze się na coś przydawać. No ja ze szkieletem. Tempko, tak. Pięknie. Ucieczka. Masz szansę tutaj zostać jeszcze. Oczywiście przecież. Szkurczę, no. Dobrze, że podzielił się pudłem. 51 to zostało. Przegrał. Zgarnął czar. Ale tutaj mobilni są. Dobra, no to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.